Dzień dobry, pozytywni kucharze. Troszeczkę pada za oknem, ale za to zaczęły się grzyby. Poszłam ostatnio do lasu i nazbierałam całą reklamówkę kozaków. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, co z takich kozaków można przygotować. Ja zrobię bardzo dobrą zupę. Zaczynam od pokrojenia grzybów. Do tej zupy wykorzystam 0,5 kg kozaków, inaczej nazywanych koźlarzami. Na patelni roztapiam masło ghee. Jest to masło klarowane, które możesz kupić w sklepie z żywnością eko, a jeśli takiego nie masz, zastąp je zwykłym. Grzyby smażę na maśle przez około 15-20 minut. Sparzam 3 dojrzałe pomidory, które obieram ze skórki, a potem kroję w kostkę. Do garnka wlewam 1,5 litra wywaru. Może być to wywar warzywny, drobiowy albo wołowy. Dodaję usmażone grzyby i pomidory. Dokładam też puszkę konserwowego zielonego groszku. Dosypię też 10 łyżek płatków migdałowych. Jeśli nie masz płatków, możesz też użyć orzechów włoskich. Pamiętaj, żeby je sparzyć, obrać ze skórki i drobno posiekać. Zupa cały czas się gotuje, a ja dodam teraz pokrojony pęczek cebulki dymki. Odrobinę szczypiorku zostawię do ozdobienia zupy. Gotuję na średnim ogniu, a potem dodaję śmietanę wymieszaną z 2 łyżkami mąki kukurydzianej, solą i pieprzem. Najlepiej użyj jednej szklanki gęstej, 18% śmietany. Zupę trzeba jeszcze chwilę pogotować. Można ją doprawić pieprzem, a jeśli uznasz, że jest odrobinę kwaśna, dodaj 1 łyżkę cukru. Na koniec zeszklę na maśle 2 ząbki czosnku, bardzo delikatnie, a potem ozdobię nimi moją zupę. Wlewam zupę do talerza. Po wierzchu posypuję jeszcze kilkoma ziarenkami groszku. Dodaję szczypiorek i zeszklony czosnek. Smacznego!